Milioner skazany za morderstwo chory na COVID-19 Robert Dust ma koronawirusa. Milioner skazany za morderstwo podłączony do respiratora. Multimilioner Robert Dust trafił do szpitala z powodu koronawirusa. 78-latek został kilka dni wcześniej skazany na dożywotnie więzienie bez możliwości zwolnienia warunkowego za morderstwo. Wygląda gorzej niż kiedykolwiek. Jest podłączony do respiratora, twierdzi jego prawnik. Amerykański multimilioner Robert Durst trafił do szpitala kilka dni po tym, jak sąd skazał go na dożywocie za zamordowanie swojej przyjaciółki Susan Berman w 2000 roku. Prawnik Dusta, Dick DeGuerin, powiedział w rozmowie z Los Angeles Times, że jego klient wygląda gorzej niż kiedykolwiek i jest podłączony do respiratora. Dodał, że Durst ma liczne problemy zdrowotne. Nie podano, gdzie leczy się 78 latek. Robert Durst. Zabójstwo przyjaciółki, zaginięcie żony w czwartek, 14 października, 78-letni Robert Durst został skazany przez sąd w Kalifornii na dożywotnie więzienie bez możliwości zwolnienia warunkowego za zamordowanie swojej przyjaciółki Susan Berman w 2000 roku. Durst był też przez wiele lat łączony ze sprawą zaginięcia swojej żony, Kathleen McCormack w 1982 roku. Wydający wyrok sędzia Mark Windham odrzucił wniosek obrony o przeprowadzenie nowego procesu, zaznaczając, że dowody na Winne Dursta są przytłaczające, co wiele razy udowodniono. Krewni Berman wyrazili w jej imieniu żal, ponieważ ujawnione w procesie dowody wskazywały, że kobieta pomogła zapewnić Durstowi fałszywe alibi w sprawie zniknięcia cornack. Według prokuratury mężczyzna zabił Berman, ponieważ bał się, że ta w końcu podzieli się z władzami swoją wiedzą na temat zaginięcia jego żony.